Osobom niepełnosprawnym, które mieszkają w bloku czy domu jednorodzinnym i mają poważne problemy z wyjściem na zewnątrz, przysługuje prawo do ubiegania się o instalację windy. Warto o tym pamiętać. Jeżeli to jest domek jednorodzinny, więc powinna się osoba sama ubiegać o dofinansowanie, złożyć u nas wniosek. Natomiast w przypadku, jeżeli to jest winda, która powinna być zainstalowana w budynku wielorodzinnym typu blok, więc konieczna jest również zgoda spółdzielni mieszkaniowej. W przypadku osób niepełnosprawnych mieszkających w blokach windy najczęściej instalowane są na parterze bądź pierwszym piętrze, jednak pamiętać należy, że PCPR może dofinansować instalację, a nie pokryć cały koszt. Osoba maksymalnie może otrzymać od nas 95% wartości zadania. Musi przedstawić nam oczywiście odpowiedni kosztorys związany z instalacją tej windy. Trzeba się liczyć z tym, że koszt utrzymania windy też jest niemały, bo to są comiesięczne konserwacje. W związku z tym samo urządzenie jest dość drogie i instalacja i później utrzymanie tej windy. Szczegółowych informacji o terminach i zasadach składania wniosków udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.